Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy specyficzny, ale fantastyczny też klimat. Jest minus 10, poranek. Mam dzisiaj plany, może nie jakieś bardzo ambitne, ale jednak fajne. I zabieram Was na małą wycieczkę ze sobą. Polatamy trochę, będą też inne aktywności. W międzyczasie Wam trochę poopowiadam, pogadamy sobie. Zapraszam bardzo serdecznie na tego vloga. Let's go! Ja byłego właściciela. Pewnie do wczoraj. Jestem w szoku, bo ten dezodorant w sztyfcie, którego używałam zwykle na siłowni, czy przed wejściem na siłkę, zamarzł mi całkiem. Nie spodziewałem się tego. Tutaj sobie wszystko przygotowałem wcześniej, także mam praktycznie minimalizację, jeżeli chodzi o czas przebywania na zewnątrz. Teraz tylko odpalę drona, on złapie fixa tak zwanego i od razu startujemy. Także 3-4 minuty i to jest wszystko. Natomiast ta temperatura minus 10 jest lepsza, mam wrażenie zdecydowanie lepsza niż minus 2 i duża wilgotność. Bo teraz, dzisiaj jest bardzo przejrzyste powietrze i jest sucho. Poszło, całkiem ładnie się spisał. Naprawdę jestem bardzo zadowolony z niego. Ta temperatura wbrew pozorom jest naprawdę niezła. Mamy przejrzyste, przepiękne powietrze, czyste i w dodatku nie ma wilgotności. Tą rękę mam cały czas bez rękawiczki prawą, już z 15 minut. Nie jest mi tak zimno jak przy dużej wilgotności i minus 2, gdzie momentalnie, po minucie czuję, że już nie mogę wytrzymać. Tutaj może nie miałem jakiegoś super obiektu, dlatego że ten las jest taki sobie, średni, ale mimo wszystko chciałem sprawdzić, jak będzie wyglądał ten lot w przypadku Mini 3 Pro i spisuje się na medal. Z tego co opowiadał Bjorn, ostatni komunikat skierowany do Ciebie mówił o dożywotnim zakazie wstępu. Słuchajcie, jesteśmy na kolejnej miejscówce i dzisiaj są warunki naprawdę boskie. Cieszę się, że wziąłem ze sobą dwa drony, bo mamy możliwości i mam też filtry, także jestem w stanie zrobić tutaj naprawdę fajny materiał, szczególnie nad tymi zagajnikami. Zaraz ruszamy. Teraz przy tych lotach awatą naprawdę super poszło, jestem bardzo zadowolony. Co prawda parę razy mi przełączył się w tryb N, czyli z manualnego w normalny, ale dałem radę. Pokazuję też czasami błąd drążków. Natomiast same loty były kozackie. Podładuję się, jeszcze wezmę następne zasoby, czyli akumulatory plus karty pamięci i postaram się ten dzień wykorzystać jak się tylko da, bo są naprawdę świetne warunki. Nie wiem, czy ktoś dzisiaj chodził tutaj. Jeden człowiek. Ale tędy na pewno nikt nie szedł. Trzeba przyznać, że z warunkami trafiłem w punkt, bo jest idealnie. Zrobimy jeszcze jedną sesję. Tamte już oglądałem ujęcia. Naprawdę wyglądało to super. Musiałem wjechać do domu i wymienić akumulatory i karty pamięci. Zrobimy sobie jeszcze może dwa krótkie loty, bo rzadko zdarzają się takie warunki, żeby było przejrzyste, piękne powietrze. Większy mróz, ale żeby było też słońce. Dzisiaj tak jest. Trochę chmurek teraz naszło, ale jeszcze coś ładnego zrobimy. To w takich warunkach sam lot nawet nie jest takim wyzwaniem jak lądowanie, bo nie widać, jak lądujesz FPV, kamerę masz lekko do góry, pod kątem i nie widać, gdzie się ląduje. Nie wiem, czy dam radę na plecaku, a jak nie zmieszczę się na plecaku, to będę lądował w puchu, czyli de facto jeden lot można tylko wziąć pod uwagę.
bo cała elektronika będzie w śmiegu. Postaram się wylądować bezboleśnie. Słuchajcie, sesja fantastyczna. Zrobiłem tutaj miejsce na lądowanie. Latałem około 20 minut. Całkiem dobrze się latało. Świetne światło dzisiaj jest. Kapitalne warunki. Blisko starałem się też drzew latać. Odważnie. Oczywiście przy lądowaniu czułem, że jest najtrudniej. Starałem się lądować na plecaku, dlatego że każde lądowanie w śniegu, no to wiąże się z tym, że trzeba przerwać sesję i wyczyścić drona. Trochę mi tutaj śniegu wpadło na obiektyw. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym. Super sesja, dzięki, cześć.